Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnej odcinku serii Moja kolekcja gier na PC. I słuchajcie, poprzednio żeśmy skończyli na grze Blitzkrieg. Zresztą nawet nie dokończyłem. Powiedziałem, czym jest Blitzkrieg i tak dalej, o wsparciu lotnictwa z jednostkami lądowymi oraz tak naprawdę nie powiedziałem jeszcze o dwóch rzeczach. Czy warto kupić i sprawdzić oraz o encyklopedii. Nie pamiętam, czy mówiłem o encyklopedii, ale opowiem raz jeszcze. Słuchajcie, w tej grze, jak mamy jakikolwiek rodzaj samolotu czy czegokolwiek innego. Powiedzmy, nie wiem, mamy Jeep Willys MB, czy na przykład, nie wiem, radziecki pociąg pancerny, czy działo samobieżne Ferdynand lub Elefant, czy nie wiem, czołg średni Sherman, albo czołg ciężki Tygrys, czy nie wiem, samolot Vickers, bombowiec Vickers Wellington, albo nie wiem, cokolwiek innego. Nieważne, jaki sprzęt tam się by znajdował, jak nawet najzwyklejsza ciężarówka do przewozu piechoty, czy ciężarówka inżynieryjna ma swoje miejsce właśnie w encyklopedii. Co prawda, do niektórych ciężarówek, na przykład do Opel Blitz, albo ciężarówek Matador, czy Studebaker, opisy są takie same, różnią się one wyglądem, ale encyklopedia również wspomina właśnie o tych konkretnych wozach. I teraz pytanie, czy warto kupić i czy polecam Blitzkrieg? Otóż polecam dla osób, które lubią strategię czasu rzeczywistego. Wtedy faktycznie Blitzkrieg jest taką grą, podobnie jak Company of Heroes, czy może nie tyle co podobną do Company of Heroes, ale jeśli chodzi o siły początkowe, to porównałbym ją do serii Man of War, ponieważ w Man of War nie mamy stricte samej bazy, tutaj mamy coś na wzór bazy, ale mamy ograniczoną liczbę jednostek, czyli mniej więcej coś jak właśnie w Man of War. Natomiast czy jest to gra godna uwagi w tej chwili? Jeśli chodzi o grafikę, myślę, że już nie bardzo. Myślę, że nie bardzo, ponieważ większość osób zdecydowanie od grafiki by się po prostu odbiła, a mimo wszystko jest to dość dobra gra, przyzwoita. I uważam, że warto w nią zagrać, jeśli mamy, chcemy po prostu miło spędzić czas, a przy okazji dowiedzieć się nieco o historii pewnych pojazdów w dość taki, powiedziałbym, przystępny sposób, ponieważ w grze właśnie mamy również encyklopedię, tak więc możemy spędzić godziny przeczytując encyklopedię, pojazd po pojeździe, czołg po czołgu, niszczyciel po niszczycielu, samolot po samolocie. Tego jest naprawdę dużo. Co prawda w grze nie uświadczymy żadnych okrętów ani niczego, ale czy jednostek piechoty, w co są wyposażone i tak dalej, to mimo wszystko uważam, że warto. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle w tym, że materiałem ten od części drugiej gry Blitzkrieg. I słyszymy oraz widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, pa pa!